Witajcie, bracia i siostry. Chwała Bogu. Cieszę się, że kolejny raz mogę stać na tym miejscu, w waszym zborze. Pozdrowienia ze zboru w Świdnicy będę jutro przekazywał, ale macie już teraz takie wstępne pozdrowienia, żeby już było tak dobrze. Dzięki Bogu pogoda dzisiaj była ok, można było spokojnie przyjechać. Cieszę się, że tak licznie przybyliście na to spotkanie dzisiejsze. I tak jak tutaj już pastor dzisiaj mówił, temat jest zaczerpnięty z Ewangelii świętego Jana. Temat wiodący, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A więc te dzisiejsze nauczanie, przekaz tych informacji ma taki cel poznawczy. A więc kiedy będę mówił te wszystkie rzeczy, chciałbym, żebyście traktowali jako rozszerzenie swojego poznania, może jakieś ugruntowanie, dlatego że jakby moim celem nie jest mówienie przeciwko nikomu. A więc dzisiaj będziemy się zastanawiać nad doktryną katolicką w świetle Biblii. I mam takie pytanie, ilu z was było ostatnim razem na tamtych zajęciach, tamtej prezentacji kilka miesięcy temu? Sporo. Aha, chwała Bogu. Także gdyby coś się powtórzyło, to się nie irytujcie, dobrze? Nie? Nie będę pamiętać. To zrobię test. Kto w niedzielę miał u was kazanie? Brat. A wiecie, o czym było? Na pewno? O Bogu i o miłości. To tak najbezpieczniej powiedzieć, no bo zawsze to jest o Bogu i o miłości w kazaniu. A więc dobrze, mogę spokojnie się zwiastować, bo się nie martwię. Byłem zbyt dużym optymistą, nawet przypuszczać, że coś tego. Ale chwała Bogu. Moi drodzy, dwa fragmenty na początek z Biblii, abyśmy osadzili swoje te zajęcia. Pierwszy z nich, Ewangelia świętego Jana, 8 rozdział, wiersz 31 i 32. Wierzę, że ten tekst jest nie tylko skierowany do Żydów, on jest również do nas, chociaż jego kontekst dotyczył Izraelitów. I zwróćcie uwagę na 31 wiersz, Jana 8:31 mówi tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, czyli to już byli ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pytanie jest takie, kiedy prawda wyswobadza? Czy tylko poprzez poznanie prawdy? Tutaj z tego pierwszego wiersza wynika, że mamy trwać w Jego Słowie, a więc mieć relację ze Słowem, przebywać w Słowie, poznając Boże Słowo, poznając Jego poselstwo, przesłanie, wtedy możemy mieć poznanie prawdy, a kiedy mamy prawdę, to właśnie ona przynosi nam wolność, przynosi wolność od lęku, od niewłaściwych przekonań, od strachu i tak dalej. Daje nam lepsze poznanie Pana Boga. I drugi fragment z Ewangelii Mateusza, znacie go wszyscy pewnie na pamięć, jest to ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wiersz 20. Tylko ten wiersz. Jest to nakaz misyjny. Jezus mówi, mam wszelką władzę, moc, idźcie, czyńcie uczniami, chrzcząc je i tak dalej. I wiersz 20, nie wiem, ilu z was na ten wiersz zwróciło uwagę. Jezus mówi tak, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A więc bardzo ważne jest to, abyśmy w naszym zwiastowaniu przekazywali to wszystko i tylko to, co Jezus nam przekazał. Zgadzamy się z tym? A więc to jest zwiastowanie Ewangelii. To, co mówi Boże Słowo. Dlatego też możemy z Pisma Świętego uczynić i czynimy normę prawdy, probierz prawdy, odniesienie do Bożej prawdy i w ten sposób rozpatrywać, czy nasze poglądy, przekonania, nasza teologia, nasza wiedza zgadza się z Bożym Słowem. Jeżeli nie, no to zbyt dużo wyborów nie mamy. Mamy tylko możliwość albo przyjąć Bożą prawdę, albo swoją. Natomiast trwanie w prawdzie Jezusa Chrystusa daje nam wolność. I dzisiaj, jak dobrze pójdzie, chciałbym omówić takie dwie prezentacje. Drugą część i tak jak tamtym razem będziemy odnosić się
do Pisma Świętego w kontekście doktryn rzymskokatolickich. Tak jeszcze powiem na wstępie tego, ponieważ żyjemy w kraju katolickim, to jest jakby główne odniesienie, jeżeli chodzi o poznawanie Pisma Świętego, badanie Pisma Świętego, studiowanie go. Wielu z nas, może większość z nas, ma korzenie katolickie i dobrze by było wiedzieć, jakie są różnice, gdzie leży problem, aby móc też skutecznie zwiastować Ewangelię. I dzisiaj zajmiemy się takimi trzema rzeczami. W tej pierwszej części jest 10 po 5 do 6. Jak będzie 6, to proszę podnieść rękę do góry, dobrze? I mam nadzieję, że tego, że zmieszczę się, a jeżeli nie, to troszeczkę przedłużymy, lecz po przerwie. Trzy takie dziedziny, o które najczęściej jesteśmy pytani, zahaczani, są z tego powodu dyskusje prowadzone, a więc kwestia papiestwa, kultu maryjnego i z mszy, takie dwie rzeczy jak ofiara i przeistoczenie. To są takie główne tematy chyba, z którymi się najczęściej spotykamy, kiedy zwiastujemy Ewangelię i pytania są właśnie o różnice, o to, jak my wierzymy. Jeżeli chodzi o papiestwo, po raz pierwszy termin papież pojawia się dopiero w IV wieku, jeżeli chodzi o biskupa rzymskiego. I teraz nie wiem, ilu z was pamięta to, co mówiłem tamtym razem, ale tamtym razem powiedziałem, że kiedy otrzymujemy informacje historyczne, bardzo często jesteśmy poddawani takiej subtelnej manipulacji. Polega ona na tym, że analizujemy, czy historycy analizują historię przez pryzmat XXI wieku i dla przykładu wszystkich biskupów rzymskich nazywają od początku papieżami. Chociaż ci biskupi rzymscy nie wiedzieli jeszcze do IV wieku, że są papieżami. Rozumiemy to? A więc patrzy się na historię przez filtr, przez okulary współczesności i przypisuje się rzeczy dla tamtych ludzi, o których oni nie mieli pojęcia. Bo przez pierwsze 400 lat biskupi rzymscy tego tytułu nie używali. A więc nie możemy patrzeć w ten sposób jak dzisiaj, że pierwszym papieżem był Piotr. Nie był. Nie był. Historia pokazuje, Biblia pokazuje, że nawet nie był w Rzymie, ale to już jest inna historia na razie. A więc musimy na tym punkcie wyczuleni, żeby nie zbyt łatwo nie robić takich rzeczy jak od początku, od zawsze, od zarania chrześcijaństwa, bo to są takie ogólniki, które kiedy się dzisiaj przyjrzymy pewnym rzeczom, okazuje się, że to od zawsze to było od XV wieku, to od zarania to było X wieku, a chrześcijaństwo ma 2000 lat. A więc to warto wiedzieć. A więc zobaczcie, jeżeli chodzi o papieża, ten termin dla biskupa rzymskiego dopiero zaczął się pojawiać w wieku IV. Wcześniej ten tytuł papa, chociaż to też jest tytuł niebiblijny, ponieważ Jezus zakazał nazywać ojcami, widzimy tutaj już takie małe odstępstwo, odnosił się do wszystkich biskupów, metropolitów, a więc takich zwierzchników. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, jak katechizm katolicki, a właściwie kodeks prawa kanonicznego nazywa papieża. Jaki on ma tytuł? A więc jest to namiestnik Pana naszego Jezusa Chrystusa, następca księcia apostołów, najwyższy kapłan Kościoła katolickiego, patriarcha Zachodu, prymas Italii, metropolita rzymskiej prowincji kościelnej, suwerenny władca państwa watykańskiego, bo to też jest głowa państwa watykańskiego. A więc to jest tytuł, to się kryje za tym słowem papież. A więc widzimy hierarchę, widzimy osobę wyniesioną, mającą wiele różnych tytułów. Mówię to po to, bo za chwilkę przejdziemy do koncepcji Pana Jezusa przywództwa, ale to za moment. Kolejna rzecz. Zwróćcie uwagę na ten zapis pierwszy. Katechizm mówi, że papież jest trwałym i widzialnym, zobaczcie teraz, źródłem i fundamentem jedności biskupów, jak i rzeszy wiernych. A więc widzimy, że Kościół rzymski zbudowany jest na człowieku, na papieżu. Dlatego jest to bardzo ważne ogniwo, które ma ten Kościół spajać. Dlatego, że nazywa się papieża źródłem i fundamentem jedności biskupów i tak dalej. Od kiedy człowiek może być źródłem czegoś i fundamentem? No ale to, proszę, jeszcze trwałym.
To nic, że co chwilka się zmieniają na tej stolicy apostolskiej, ale są trwają, bo tu chodzi bardziej o urząd. Nie? Ale tutaj pisze wyraźnie o papieżu. Co więcej, zobaczcie, że temu człowiekowi przypisuje się miano zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła. A więc już tutaj zahacza się naprawdę o, przepraszam, o bluźnierstwo, ponieważ pasterzem Kościoła jest Jezus Chrystus, zawsze był i nigdy nie stracił tej swojej funkcji pasterskiej. Natomiast tym, który zastępuje Chrystusa, to wiecie, kto jest? No Duch Święty, dokładnie. Tutaj przypisuje się te rzeczy człowiekowi. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze wykonuje w sposób nieskrępowany. A więc jest ponad wszystkimi. Ale zaraz zobaczymy kilka innych ciekawych rzeczy. Tutaj już jest taka pierwsza jakby informacja, że właśnie to miał Pan Jezus na myśli, kiedy postanowił, żeby Piotr był takim pierwszym jakby papieżem. I tutaj mamy taką informację, że właśnie, że Piotr jako pierwszy przekazał to wszystko pozostałym innym papieżom, biskupom Rzymu i to ma niby wynikać z woli Pana Jezusa. A teraz właśnie sobie zobaczmy, macie Biblię dzisiaj? Macie, chwała Bogu. Zobaczmy sobie kilka fragmentów, jeżeli chodzi o Pismo Święte, co ono mówi na temat przywództwa i może zróbmy tak, że tak kilka osób weźmie po jednym fragmencie, będzie szybciej do czytania. I najpierw może Ewangelia Jana 10:14, później Piotra i Hebrajczyków. Gdyby ktoś to znalazł, mógł to na głos odczytać dla wszystkich, byłoby to dobre. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Okej. To powiedział Pan Jezus, tak? Ja jestem dobry pasterz. Pierwszy Piotra, co tam napisane jest? 2:25. Aha, je zasłaniam. Aha, dobrze, właśnie. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Więc kolejny raz Piotr, apostoł, niby pierwszy papież, nazywa Jezusa pasterzem, tak? 5:4, co tam czytamy? Mowa jest o kim? O Jezusie Chrystusie. A więc zobaczmy, pasterz, arcypasterz, to są nazwy przypisane Panu Jezusowi. I Hebrajczyków 13:20. A więc tak, jeżeli w Kościele jest pasterz, to jest jeden i Biblia nazywa nim w tych wszystkich miejscach, nazywa Jezusa Chrystusa. Nie przypisuje tego człowiekowi. A zobaczmy jeszcze na temat przywództwa w pierwszym Kościele te trzy zapiski, a więc Galacjan 2:6-8, Dzieje Apostolskie i Galacjan 2:9. I też proszę, jakby można było czytać. Najpierw Galacjan 2:6-8. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi, między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Jeszcze 9, dobrze? Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. O właśnie. Nie wiem, czy na ten tekst też się zwrócili kiedyś uwagę. Tutaj Paweł pisze o trzech filarach Kościoła. Jakie tam były wymienione filary? Piotr, Jakub i Jan. To było przywództwo zespołowe, było ich trzech. Nie było tam jednego papieża i dwóch zastępców. A więc zobaczcie, pierwszy Kościół takiego modelu nie znał. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, pokazuje nam pierwszy synod, czy Sobór w Jerozolimie, jakie miał miejsce. I zauważcie, z racji urzędu Piotra, gdyby był papieżem, to on musiałby ten Sobór prowadzić. Kto go prowadził?
Jakub, mamy to miejsce, Dzieje Apostolskie 15-13? Mamy, to nie będziemy go w takim razie czytać. A więc zobaczcie, tutaj Jakub grał jakby główną rolę podczas tego zebrania, nie Piotr. I pytanie, kiedy Jezus przekazał te słowa do Piotra, które są cytowane jako dowód na papiestwo do Szymona Piotra? Pamiętamy, kiedy to było? Jeszcze przed jego śmiercią. Więc dlaczego Piotr nie wykonywał swojego urzędu? A więc tutaj mamy takie bardzo ważne pytania i powiem wam, że na te pytania jest tylko odpowiedź biblijna. Po prostu takiego urzędu nie było. Jeżeli chodzi o pierwszych w Kościele, a więc o ludzi usługujących, o pastorów, o różne służby, tutaj Jezus w tych miejscach pokazuje nam, jaki jest sposób usługiwania w Kościele. Mówię to po to, żebyśmy sobie teraz przypomnieli ten pierwszy slajd, tytuł papieża, księża apostołów, władca państwa, suwerenny tam patriarcha, ten cała taka duża tutaj, przed nazwiskiem te wszystkie tytuły. I teraz zobaczcie chociażby Ewangelię Marka 9:35. Tam jest powiedziane na temat przywództwa, czy stylu przywództwa w Kościele Chrystusa. Mamy tam jakieś... O właśnie, sługą wszystkich. Papież używa często tytułu sługa, ale spróbujcie do tego sługi się dostać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na pierwszym zdjęciu specjalnie umieściłem takie zdjęcie papieża Piusa XII, który był intronizowany, wnoszony do bazyliki na specjalnym takim tronie, który nieśli ludzie, ponieważ no, to był wyraz tej władzy papieskiej. Chociażby 1 Piotra 5:1 mówi w ten sposób. Również ja, starszy, napominam was starszych. To pisze Piotr o sobie. Używał terminu prezbiter, starszy. Nie biskup, nie arcypasterz, czy jakiś superpasterz, nie, po prostu starszy. A więc pierwszy Kościół miał tutaj jasne, ludzie w pierwszym Kościele mieli jasne wskazania Jezusa i oni je realizowali. A więc zobaczmy, taka jest natura, służenie. Jezus mówi, kto chce być pierwszy, niech służy wszystkim. W liście świętego Jakuba, Jakub pisze, nazywa siebie niewolnikiem Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie Juda, apostoł, Paweł. A więc to są takie określenia, które pokazują serce tych ludzi. A więc widzimy, że tu nie chodziło o tytuły ani o urzędy, ale papiestwo to wszystko wykrzywiło. Kolejna ciekawostka historyczna. Jeszcze w III wieku, właściwie na początku III wieku, jeden z ojców Kościoła, Cyprian z Kartaginy, napisał w jednym z swoich pism takie zdanie, że nie ma biskupa nad biskupami i żaden nie wymusza posłuszeństwa swoich braci piastujących ten urząd. A więc na początku było tak w Kościele, że wszyscy biskupi uważali się za równych. Nie było tego najważniejszego. To jest dopiero późniejsza historia i za moment zobaczymy, jak to się stało. Otóż pierwsza bardzo ważna rzecz. Rok 445, otóż cesarz rzymski wydał edykt, w którym ustanowił bezwarunkowe i oficjalne zwierzchnictwo biskupa rzymskiego nad wszystkimi biskupami katolickimi. A więc papież nie ma władzy nadanej przez Pana Jezusa. Będziemy ten fragment jeszcze sobie za chwilkę analizować z Ewangelii Mateusza, ale ma władzę nadaną przez papieża. Przez cesarza. Co to znaczy? Jego władza ma pochodzenie ludzkie, państwowe, a nie biblijne. A więc zobaczmy. Kościół katolicki w katechizmie twierdzi, że to z nadania Pana Jezusa papież jest papieżem, a historia mówi nam o tym, że to z nadania cesarza rzymskiego stał się takim człowiekiem. A więc fakty są takie, jakie są. I trzeba brać je pod uwagę, chyba że ktoś nie chce. A więc można też tak przyjąć tę datę za moment oficjalnych narodzin Kościoła Rzymskokatolickiego, chociaż w tych datach są rozbieżności. To zależy, jaki się punkt przyjmie.
Co więcej, kiedy Cesarstwo Rzymskie zaczęło się chylić upadkowi, siłą spajającą zachodnie cesarstwo właśnie był Kościół i w ten sposób też wzrosła ranga biskupa Rzymu i oni po prostu zaczęli tworzyć też struktury później Kościoła na wzór państwa rzymskiego. Takie nazwy jak dekanaty, metropolie, to są wszystko kopie państwa rzymskiego. To tak jakby dzisiaj na przykład nazwać, ja wiem, nasze okręgi województwami, w ten sposób przenieść to. A więc to była administracja rzymska, którą skopiowano do Kościoła i na podstawie tego tworzyli i prawo, i władzę na wzór państwa rzymskiego. Kolejna taka ciekawa informacja to rok 754, kiedy król Franków Pepin Mały przekazał władzę kościelną i świecką biskupowi rzymskiemu, Stefanowi III, w tak zwanym patrimoniu Petri i to jest początek jakby państwa kościelnego. I teraz rzecz, o której myślę, że mało kto z was wiedział. Przeczytajcie sobie ten tekst. W roku 1302 stwierdzono oficjalnie, że aby być zbawionym, trzeba być poddanym papieżowi. Znaliście ten dogmat? Dlatego poznajcie. A więc teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dzisiaj, czy obecne czasy takie są bardzo ekumeniczne i ciągle się mówi o ekumenizmie i trzeba pamiętać o tym, że ekumenizm rzymski polega na tym, że każda istota ludzka musi być poddana papieżowi, aby być zbawioną. To jest dogmat katolicki. I chcę wam powiedzieć, że żaden dogmat, jakie zostały uchwalone, nigdy nie został odwołany. Mógł być trochę przeinterpretowany, ale nigdy nie jest odwołany, ponieważ tradycja uważana jest za drugie źródło objawienia, a więc jest nieomylna. A więc zobaczcie, prawdopodobnie wszyscy protestanci, a więc w tym worku i my, szans na zbawienie nie mamy żadnych. Ale całe szczęście, że naszym papieżem jest Pan Jezus, prawdziwym arcypasterzem i tak dalej. Także mam nadzieję, że będziemy po drugiej stronie we właściwym miejscu. Co wy na to? Ale zobaczcie, co sobie ludzie uzurpują. I to jest straszne, dlatego że później takie dekrety, takie przepisy, załóżmy, one sankcjonowały, uświęcały przemoc w Kościele. Inkwizycję. I to było pokazane jako coś dobrego. Słuchajcie, lepiej, żebyś ty zginął na stosie i uratował swoją duszę, niż miałbyś jako heretyk czy odstępca iść do piekła. A więc to było robione z dobrych pobudek, nie ze złych. Ale że wiem, jak to wyglądało. A więc zobaczmy. Ciekawy zapis. A więc teraz tak. Mamy pewną sytuację. A więc jaka jest sytuacja? Jest biskup, jest cała struktura, jest papież, wszystko funkcjonuje i teraz był problem, jak to uzasadnić biblijnie. Wiele dogmatów katolickich w ten sposób powstało, że najpierw coś zaistniało, a potem zaczęto dorabiać ideologię. A więc załóżmy, w XIII wieku jeden z papieży stwierdził, że rzeczą kiepską jest to, kiedy księża mają żony, ponieważ ich majątek się rozparceluje na dzieci księży, a więc wymyślili celibat obowiązkowy dla wszystkich. No i teraz tak, jak ten celibat teraz uzasadnić? A więc musimy dorobić do tego ideologię. A więc zaczęto szukać dowodów na to, żeby to jakoś przeszło. Podobnie było z papiestwem. To nie było tak, że papież był pierwszy, załóżmy Piotr apostoł, potem następca i tak to wszystko szło aż do dzisiaj. To tak nie było. Były walki między biskupami, były podziały z tego powodu w Kościele, dlatego że to było narzucone po prostu siłą i orężem. A więc zaczęto szukać dowodów biblijnych na tą sytuację. I tu taką ciekawą rzecz dałem, żebyśmy nieraz się zastanowili, czy naszym przekonaniom wiary towarzyszy Duch Święty, a potem my, czy to najpierw my coś wymyślamy, a potem chcemy dopisać, że to Duch Święty zrobił. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, co napisali w tym liście? Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was ciężarów.
A tutaj jest zupełnie odwrócone. Ludzie coś wymyślą, a potem zaczynają do tego szukać interpretacji. A więc dochodzimy do kwestii opoki Kościoła, czyli kto jest fundamentem Kościoła, jaki założył Pan Jezus. I tak, po pierwsze, musimy sobie jasno stwierdzić, że tradycja mówiąca o pobycie Piotra w Rzymie jest tradycją fałszywą. Nie ma na to żadnych dowodów i nigdy nie było. Co więcej, warto wiedzieć, że w latach 60. pod bazyliką świętego Piotra w Rzymie znaleziono kości i te kości ogłoszono kośćmi świętego Piotra. I było super, bo mieli dowód na to, że Piotr tam był. Ale nauka się rozwinęła i zaczęli badać te kości. Okazało się, że to były kości kobiety. No, nie wiedziałem, że Piotr był kobietą. Ciekawa koncepcja. No i potem jakimś cudem te kości zniknęły. A więc taka informacja. Druga rzecz. List do Rzymian, 16 rozdział, który pisał Paweł Apostoł do tego kościoła w Rzymie, nie wspomina takiej osoby jak Piotr. Teraz sobie pomyślcie. Jeżeli Piotr był w Rzymie, był biskupem Rzymu, był pierwszym papieżem, to jak Paweł Apostoł mógł napisać w liście i pominąć najważniejszą osobę? Wymienił tam chyba 30 kilka osób, a o Piotrze nic nie wspomina. No ja bym się obraził, gdybym tak dostał list i tam ktoś pozdrowił moich bratanków, pociotków, kuzynów, a list jest niby do mnie, a tam nie ma nic o mnie. No nie jest tak? Pomyślcie o tym. A więc list do Rzymian mówi bardzo wyraźnie i tutaj jest tego dowodem, że w tym czasie Piotra w Rzymie na pewno nie było i nie miał nic wspólnego z tym kościołem jako biskup. Ale ponieważ Kościół katolicki uparcie trzyma się tej koncepcji, zaczęto właśnie szukać dowodów biblijnych i tym dowodem takim biblijnym stał się Mateusza, 16 rozdział. I teraz sobie to miejsce wszyscy możemy otworzyć, bo jest to jedyne miejsce i sztandarowe miejsce mówiące o tym, że Pan Jezus przekazał w tym momencie władzę w kościele Piotrowi, uczynił go pierwszym papieżem i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, nasz tekst brzmi w ten sposób. A ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I teraz to jest tekst nasz, zawarty w tłumaczeniu brytyjskim i on jest identyczny z oryginalnym tłumaczeniem języka greckiego, ale zobaczcie, w jaki sposób ten tekst oddawany jest przez tłumaczenia katolickie. Najpierw tłumaczenie księdza Szlagowskiego, który oparł na Biblii wujka, brzmi tak. A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój. Jest różnica? Ten tekst zaczyna sugerować, że Jezus powiedział do Piotra, ty jesteś opoką. Tak, przypomnimy sobie ten poprzedni. A ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół. Można powiedzieć czepianie się szczegółów, ale ten szczegół jest bardzo ważny, bo to jest jakby tekst dowodowy na to, że papież nie ma, ta funkcja nie ma racji bytu. Dlatego oni robią wszystko, żeby udowodnić, że ma, no bo nie ma innego tekstu w Biblii. Biblia tysiąclecia, zobaczcie, znowuż widzimy ingerencję w tekst w taki sposób, że wpisuje się w tekst informację, jakiej on nie zawiera. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, i to w nawiasie znaczy, że tego wiersza w Biblii nie ma. To jest dodatek tłumacza. Dlatego dodali w nawias kwadratowy, ale on już coś sugeruje. Czyli opoka i na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I w tym znaczeniu faktycznie to się jakoś trzyma wszystko razem i jest niby dobrze. Przekład Biblii Warszawsko-Prawskiej mówi tak. A ja ci mówię, ty jesteś Piotr, w nawiasie skała i znowuż, tego słowa w Biblii nie ma, bo to jest komentarz tłumacza, który sugeruje nam, że Piotr ma znaczyć skałę, tak? I na tej skale zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. A więc dochodzimy do takiego pierwszego wniosku, że cała rzecz chodzi o słowa. Czy Piotr znaczy
skała i czy Petra, czyli ta opoka, ta skała znaczy skała. I teraz zobaczmy, jeżeli przyjmiemy katolicką wersję Biblii, to faktycznie Piotr nazwany jest opoką, był głową kościoła, kościół zbudowany jest na Piotrze i wszyscy jego następcy są następnymi głowami kościoła. Taka jest logika wynikająca z przekładu katolickiego. Natomiast... tu dałem jakiś kiepski tekst. Natomiast jeżeli chodzi o prawdę, otóż wszystko rozbija się o tłumaczenie słów. Petros znaczyło zawsze i zawsze oznacza kamień i głaz. Coś, co można przenieść, przesunąć, coś, co jest niewielkie. Petra oznacza opokę, masyw skalny, górę. Coś, czego nie przesuniesz, coś, co jest jednorodne. A więc moglibyśmy wrócić i powiedzieć tak. Ty jesteś, Jezus mówi tak, ty jesteś kamień, 18 wiersz, i na tej skale zbuduję kościół mój. Ma to jakiś sens? A więc o co chodziło Jezusowi? Zobaczmy tutaj tłumaczenie Biblii Króla Jakuba i czytamy tak. Ty jesteś Szymon, syn Jony, ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy kamień. Nie skała. I teraz okazuje się, że ta koncepcja Piotra opoki troszeczkę się chwieje. I teraz na dowód tego, że tak tłumaczy się te dwa greckie słówka, wziąłem dwa fragmenty z Biblii katolickiej, Biblii Tysiąclecia. W Księdze II Machabejskiej mamy dowód na to, że tłumacze biblijni dokładnie wiedzą o tej różnicy. I w drugiej machabejskiej, to, która jest księgą apokryficzną, czytamy tak, że na jakiegoś tam wodza zrzucili kamienie i tutaj użyli słowa Petros, czyli kamienie. I nie tłumaczą skałę przez to słówko. Widzimy to? I podobnie w drugiej machabejskiej, widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, pochwycili za kamienie, znowuż Petros. Wiecie, w czym jest problem? Jeżeli chodzi o papieża, nagle bibliści katolicy zapominają, że Petro znaczy kamień. A więc widzimy, jak ideologia, w jaki sposób pewna teologia zaczyna naruszać tekst biblijny i wprowadza nas w niewłaściwe przekonania. I drugi przykład z Machabejskiej. Czytamy o tym, że jakiś człowiek stanął na jakiejś urwistej skale i tutaj użyto słówka Petra. A więc bibliści katolicy dokładnie wiedzą, że Petros to kamień, a Petra to skała. Teraz co to znaczy, że taki biblista katolicki wciska nam kit, przepraszam, tłumacząc, ty jesteś Piotr, czyli skała. Dlaczego to robią? Po to, żeby uchronić, żeby obronić dogmat papieski. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bez papiestwa nie ma kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego? On jest źródłem i fundamentem tego kościoła. A więc zbudowany jest kościół na człowieku, nie na Jezusie Chrystusie. A więc o co chodziło w tym wszystkim Jezusowi? Czy Jezus wiedział, co mówi? Dlaczego nazwał Piotra kamieniem? Co miał na myśli, mówiąc o skale? Po pierwsze, widzimy, że Piotr został nazwany kamieniem, czyli nie skałą, a więc jest takie pytanie, na jakiej skale, kto jest tą skałą, co jest tą skałą, na której Jezus buduje swój kościół. Listy apostoła Pawła do Efezjan i Kolosan mówią tak, głową kościoła nazwany jest sam Chrystus. I mamy tu referencje. Efezjan 1,22, 4,15, 5,23, Kolosan 1,18. Te wszystkie miejsca nazywają Jezusa głową Kościoła. Nie Piotra, nie jego następców, Jezusa. Kolejna rzecz, kilka cytatów z Biblii. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Nie papież, nie Piotr i jego następcy. Jest? Efezjan. Zbudowani na fundamencie apostołów, którego gruntownym węgielnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. Pierwszy Piotra, on też jest kamieniem, który się potnął i skałą zgorszenia.
List do Rzymian, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. Kto w Niego uwierzy, mowa tu jest o Jezusie, nie będzie zawstydzony. I teraz zobaczcie, przynajmniej z 8 czy 9 cytatów biblijnych pokazujących Jezusa, który jest opoką, i jeden przeinterpretowany fragment z Ewangelii Mateusza, który się próbuje tutaj tak urobić, żeby obronić tą fałszywą rzecz. A więc tak, moi drodzy, z Ewangelii i Mateusza i z całej Biblii jasno bardzo wynika, że opoką Kościoła, skałą Kościoła, fundamentem Kościoła i jego jedyną głową jest Jezus Chrystus. I taki jest bardzo fajny fragment w 1 Koryntian 10:4. Czytamy tak. A wszyscy pili ten sam duchowy napój, gdyż pili z duchowej skały Petra, która podążała za nimi, a skałą tą był Chrystus. A więc w bardzo, można powiedzieć, prosty sposób widzimy, że Biblia pokazuje nam, kto jest fundamentem Kościoła, kto jest jego skałą. I tutaj Piotr był starszym, Piotr był biskupem, był prezbiterem, te wszystkie nazwy wtedy funkcjonowały wymiennie, apostołem, ale na pewno nie był papieżem. Teraz przejdziemy do kwestii kultu maryjnego. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ nasz kraj niestety od przynajmniej gdzieś chyba tak 300 lat niecałych został powierzony w opiekę właśnie Marii Dziewicy i staliśmy się krajem bałwochwalczym, czego skutki przez późniejsze wieki odczuwaliśmy. Zobaczcie, wszystkie wojny przechodziły przez Polskę, bieda, nędza cały czas. Później pijaństwo, porozbijane rodziny. To wszystko to są skutki tego, że ten duch panuje nad Polską i został do tego zaproszony przez króla Polski, Jana Kazimierza. To ma skutki duchowe. I to nie jest tylko taki sobie tam jakiś kult maryjny. Papież też tutaj wiele rzeczy złych uczynił. Natomiast królem Polski to zawsze był i będzie Pan Jezus. Przynajmniej dla nas tak powinno być, nie? A więc zobaczmy na temat tego kultu maryjnego, ponieważ to jest w naszym kraju, wiecie, to jest taka jakby pierwsza rzecz, przynajmniej tak to mi się zdarza, nie wiem jak wam, o którą pytają ludzie z zewnątrz, katolicy. A co u was z Marią? A wy Marię to wy Marię uznajecie, czy nie? A wierzycie w nią? To jak nie wierzycie? Przecież wiadomo, że tego i tam... A więc musimy wiedzieć, znać informacje biblijne i pozabiblijne na ten temat, żeby móc jasno powiedzieć, w jaki sposób, jakie mamy podejście do tej osoby. Powiem wam tak na marginesie, uprzedzając troszeczkę to, co będę teraz mówił, to, że przez to skrzywienie maryjne w Polsce my nie możemy, czy może bardzo rzadko używamy Marii jako przykładu dla chrześcijan. Mamy skrzywienia w tym punkcie. Ale pytanie, czy Maria nie była bohaterką wiary? Pomyślcie o tym. Zaraz będziemy też o tym jeszcze mówić, ale przez to, że u nas to tak jest wyolbrzymione, wykrzywione, kiedy z tego miejsca pada słowo Maria, to wszyscy już siedzą jak na szpilkach, więc co teraz dalej będzie? A więc... Co Pismo Święte mówi o Marii? O Maryi, to jest taka inna forma tego imienia, staropolska. I tylko przez wieki tak się stało, że tylko do jej osoby zostało używane. Mamy same w Polsce Marię, mamy wiele Marii w Polsce, ale jedną Maryję i wiadomo, o którą chodzi. To już takie słówko, taka nazwa dla niej tylko zarezerwowana, dla tej osoby. Przynajmniej w Polsce. Na Zachodzie takiego skrzywienia nie mają, ale to już... Jest ich problem, albo to jest nasz problem. Co Biblia mówi o Marii? Otóż w Starym Testamencie mamy 3 wzmianki mówiące o jakiejś niezwykłej kobiecie, dzięki której Mesjasz będzie mógł przyjść na świat. W 1 Mojżeszowej 3:15 pamiętamy tą sytuację, zaraz to było po grzechu. Bóg mówi do Ewy, że z jej potomstwa narodzi się ktoś, kto zmiażdży głowę węża. I ten tekst był doskonale rozumiany do XV wieku, dopóki ksiądz Wujek nie przetłumaczył tego w taki sposób, że to Maria ma niby gnieść tą głowę węża. I tam ten tekst brzmi tak, że ty zmiażdżysz mu głowę, a ono ci zmiażdży piętę.
Stąd też na przykład w Kościele katolickim mamy taką figurkę, taką postać stojącą na kuli ziemskiej, a pod nogami jest wąż. Ale to jest złe przetłumaczenie Biblii przez tłumacza. A więc 3:15 mówi nam o tym, że z potomstwa niewiasty przyjdzie ktoś, kto zniszczy węża. W księdze Izajasza czytamy o pewnej niewieście, która będzie dziewicą, która pocznie i porodzi syna. I w księdze Michała czytamy o tym, że miejscem narodzenia będzie Betlejem judzkie i tam, gdy przyjdzie czas, kobieta pewna porodzi. I te fragmenty w świetle Nowego Testamentu oczywiście możemy odnieść do Marii, bo wiemy, że z Marii narodził się Jezus Chrystus. Natomiast ich jakby skupienie jest na Jezusie, na Mesjaszu. A więc tutaj ta postać kobiety czy tej matki jest jakby w cieniu, jest w tle. Proroctwa są proroctwami mesjańskimi, a nie maryjnymi. W Nowym Testamencie, jeżeli chodzi o ilość tekstu i ilość informacji na temat Marii, Matki Jezusa, to tych tekstów jest bardzo mało, a mających wartość dogmatyczną, czyli taką, która by pozwoliła pewne prawdy wiary wysnuwać, jest jeszcze mniej. Tak naprawdę jest tylko 1/3 do jednego dogmatu, zaraz do tego dojdziemy. I znowuż, wszystkie te informacje skupiają się wokół osoby Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo Jezus jest centralną postacią całego wszechświata. On jest istotą rzeczy. Wszystko wokół Niego się skupiało i skupia, nie wokół ludzi. Co mówią nam Ewangelie o postaci Marii? Czy może kiedy Maria jest wspominana? Takie miejsca jak zwiastowanie narodzin Bożego Syna, o tym pisze Łukasz i Mateusz. Później mamy historię odwiedziny u krewnej Elżbiety, narodzenie Jezusa, pokłon mędrców, tam jest również Maria wymieniona, epizod w świątyni, pamiętamy jak się Jezus zgubił, mając 12 lat, a właściwie nie wiem kto się zgubił, oni chyba go tam zostawili. To raczej się zgubili rodzice niż Pan Jezus. Następnie wesele w Kali Galilejskiej. Potem ciekawy moment, gdzie bracia Jezusa i jego matka próbują powstrzymać go w jego misji. O tym wspomina ewangelista Marek. Wzgardzenie w Nazarecie, to jest u Marka i też u Mateusza oczywiście, gdzie Jezus przychodzi i tam został odrzucony przez miejscowych, ponieważ znali jego matkę, jego braci, jego siostry, znali całą rodzinę. Wspominana jest również Maria w kontekście ukrzyżowania Pana Jezusa i też prawdopodobnie przy pustym grobie te dwie wzmianki mogłyby o tym świadczyć, chociaż tutaj różnie też jest to interpretowane. Tyle, jeżeli chodzi o Ewangelię. Pozostałe księgi Nowego Testamentu, czyli listy apostolskie, Apokalipsa, dzieje apostolskie, mówią o tym, że Maria, Matka Jezusa, trwała na modlitwie i została przed Duchem Świętym. Ciekawa rzecz, nie? Wiedzieliście o tym? Nie wierzycie w to? No tak, dobrze, to chwała Bogu. I Galacjan 4:4 czytamy też, że Paweł pisze o wypełnionym tutaj proroctwie i zauważcie, nawet nie wymienia z imienia Marii, Matki Jezusa, tylko mówi o niewieście. Poza tym żaden z autorów Nowego Testamentu nie mówi nic na temat Marii. Jaki wniosek z tego jest? Biblijnych informacji jest bardzo niewiele. To jest znikoma ilość. Jeszcze w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia, był czas taki, że przypisywano, czy nazywano tę postać z tego rozdziału, nazywano to Marią, że to chodzi o Marię. Ale zwróćcie uwagę, że dopiero to powstała taki pomysł w XII wieku po Chrystusie, i sami egzegeci katoliccy, czyli bibliści, takie coś odrzucają. A więc nie będziemy tego nawet rozważać, bo nie ma sensu. Kolejna rzecz. Postawa Jezusa wobec Marii. A więc w jaki sposób Jezus traktował swoją matkę? Gdybyśmy tylko bazowali na naszych wyobrażeniach, na obrazach, rzeźbach, to zwróćcie uwagę, że w większości to jest taki układ. Duża, dorosła kobieta i malutki chłopczyk na rączce. I bardzo często ten malutki chłopczyk na rączce
Siedzi taki, mamy zapatrzony i jeszcze tak pokazuje paluszkami. Te policjanci mówią, mówcie do niej. Takie przedstawianie Marii coś sugeruje. Sugeruje takie coś jak Matka Boga i sugeruje coś takiego, że Matka to cię zawsze zrozumie. A jak trzeba, to syneczkowi do ucha coś tam szepnie. Widzimy to? To ma wielki wpływ taki obraz, naprawdę, na świadomość tutaj religijną. Natomiast co Biblia mówi? Przede wszystkim ciekawa rzecz. W Nowym Testamencie, w Ewangeliach, nie spotykamy takiej zapisanej sytuacji, żeby Jezus mówił do Marii Matko. On mówił niewiasto. Nie wiem, dlaczego ewangeliści nie zapisali tego takiego zwrotu, Matko. Czy na to kiedyś się w ogóle zwrócili? Nawet kiedy umierał na krzyżu. W sytuacji no, tragicznej, no już śmierci. Nie mówi do Marii mamo czy matko, tylko mówi niewiasto. Pytanie dlaczego? Na weselu w Kanie Galilejskiej, jak mówi do Marii? Niewiasto. Ciekawe, dlaczego on tego nie mówił. Pomyślcie przez chwilkę. Co więcej, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział i Marka 3:32 pokazują, jak Jezus jakby odcinał się od swojej ziemskiej rodziny. Pamiętacie tę sytuację, kiedy mówią, oto matka twoja i bracia twoi, a mówi, któż jest moją matką i braćmi? Ci, którzy słuchają. I pytanie, no jak się poczuli jego bracia i jego mama? Dlaczego on tak postępował? Czy aby na pewno był takim dobrym i miłym, grzecznym synkiem? Pomyślcie o tym. Co więcej, czytamy w Biblii, czy w Ewangeliach, że Jezus nigdy nie podkreślał jakoś roli swojej matki. A kiedy ktoś to chciał to zrobić, pamiętacie taką pewną kobietę, to była chyba z kółka różańcowego, która miała błogosławiona piersi, które cię ssały, które ssałeś, łono, które cię nosiło. Co powiedział Pan Jezus? Spokojnie. Kto jest błogosławiony? Ci, którzy słuchają Bożego Słowa. A więc on nie pozwalał, żeby ją wynosić. No, cały czas jest takie pytanie, dlaczego? Gdybyśmy tylko mieli perspektywę katolicką, to tam powinno być cały czas. Słuchajcie mojej mamy, moja mama to, słuchajcie, matko, pierwsze miejsce dla ciebie. Cały czas ta Maria byłaby na pierwszym miejscu, tak jak to jest pokazywane i w różnych historiach, w różnych objawieniach maryjnych. Ona tam gra główną rolę. Ale nie w Ewangeliach. Pytam, co jest źródłem naszej wiary? I tutaj mamy, myślę, możliwe odpowiedzi na te pytania, dlaczego tak Jezus postępował. Po pierwsze, Jezus oczekiwał wobec siebie wiary jako Pana i Zbawiciela, jako Mesjasza. Narodzenie się z kobiety było jedyną możliwością, w jaki sposób mógł stać się człowiekiem. Ale Jezus jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. Pamiętaj o tym. I w tym momencie te zwykłe zależności rodzinne do końca nie grają, nie spełniają swojej roli. Nie mogą być normalnie przeniesione na tę wyjątkową rodzinę. Co więcej, kiedy Jezus zmartwychwstał, i Maria do końca i jego bracia zrozumieli, jakie mieli szczęście, że w ich domu mieszkał Syn Boży przez 30 kilka lat. Pamiętacie, że jego bracia w niego nie wierzyli na początku? A zwróćcie uwagę, jak rozpoczynają listy jego bracia, Juda i Jakub. On tam nie pisze tak, Jakub, apostoł, brat, Mesjasza, tylko pisze sługa Jezusa Chrystusa, dulos, niewolnik. Zmieniło się wszystko w tym momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy okazało się, kiedy do nich to doszło, że to jest ten obiecany Mesjasz. I to nie ma przełożenia takie zwykłe układy rodzinne. Jezus był w rodzinie ludzkiej, ale nie podlegał pod te zależności. Kilka słów na temat kultu maryjnego. Jak to się stało, że takie coś się w ogóle pojawiło? Pierwsza bardzo ważna informacja. Przez pierwsze dwa wieki nie było kultu i nikt nie praktykował kultu wobec Marii, Matki Jezusa. Tego nie było.
Początki dopiero rok 300 po Chrystusie, kiedy do kościoła zaczęło wdzierać się pogaństwo, praktyki pogańskie, kiedy zaczęło to się wszystko mieszać z Biblią. Dopiero wtedy mamy pierwsze takie wzmianki, gdzie Maria odbiera kult. Rok 431 jest to oficjalna data rozpoczęcia w Kościele katolickim kultu maryjnego, bo wtedy przypisano Marii tytuł Theotokos, czyli Matka Boga. O tym będziemy jeszcze mówić, teraz tylko taka wstępna informacja. Po pierwsze, czym jest kult? Co mamy na myśli, mówiąc o kulcie? Kult w sensie ścisłym, i to jest jakby formułka teologa katolickiego Karla Ranera, mówi tak. Kult w ścisłym sensie tego słowa może być oddawany tylko Bogu i zawsze zawiera w sobie adorację, pochwały, dziękczynienia i prośby. Jest służbą w duchu, która uznaje najwyższą władzę Boga. Jak wam się wydaje? Dobra to jest definicja? Dobra. Bardzo dobra. Z tym, że Biblia zawsze rozumie kult w sensie ścisłym. Natomiast Kościół katolicki ma różne kulty. Mniej ważne. Drugiej kategorii, trzeciej kategorii. Ma to poukładane w takich stopniach. Więc jest Bóg, jest Pan Jezus, jest Maria, Święty Józef, później Piotr i taka robi się drabinka w tych kultach. Natomiast Biblia wszelkie odstępstwo od kultu ścisłego, czyli Boga, jak nazywa? Nazywa bałwochwalstwem. Nie ma tam innej opcji. A więc o tym to już powiedziałem. Teraz kilka takich słów na temat kultu maryjnego. Ma różne formy. My jako Polacy znamy je, a więc są różne msze, różne święta maryjne, procesje i nabożeństwa. I tutaj jest takie małe zamieszanie, ponieważ często się miesza kult publiczny z nieoficjalnym, prywatnym, czyli różaniec, koronki, litanie i tak dalej. To wszystko tworzy taki polski typowy klimat. Wiecie o tym, wiemy o tym. Tutaj nie ma coś na temat tego rozwodzić. I teraz kilka słów na temat dogmatów maryjnych, czyli prawdy wiary, jakie Kościół naucza, a Boże Słowo. Jeżeli chodzi o dogmaty wiary, to są specjalne stwierdzenia dotyczące wiary Kościoła katolickiego, które Kościół ogłosił i podał do wierzenia. I te najwyższe są tutaj uroczyście ogłoszone, są też niższe rangą. Dobry katolik powinien wierzyć we wszystkie, ponieważ w ten sposób wyraża swoje posłuszeństwo wobec Kościoła. Pierwszy dogmat maryjny, jaki głosi Kościół katolicki, to jest to, że Maria była, czy jest zawsze dziewicą. Nie wiem, ilu z was słucha Radia Maryja, ale tam jest takie specjalne hasło i odzew. Hasło jest, wiecie jakie hasło jest? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a jaki jest odzew? I Maryja zawsze dziewica. A ja wiem, bo nie słucham radia. Warto wiedzieć, co w trawie piszczy. O czym mówi ten dogmat? Zawsze dziewica. Ten dogmat stwierdza, że Maria przed narodzeniem Pana Jezusa, w czasie Jego narodzin i po Jego narodzinach była dziewicą. I my możemy się zgodzić, zgodnie z Biblią, tylko z 1/3 tego dogmatu, a więc mówiącym o tym, że Maria była na pewno dziewicą przed poczęciem. Mamy na to dowody i w Ewangelii Mateusza, proroctwo Izajasza o tym mówią. Natomiast Kościół katolicki to rozciągnął i twierdzi, że kiedy Maria narodziła Pana Jezusa, nadal była dziewicą i jej fizyczne dziewictwo nigdy nie zostało naruszone, stąd zawsze dziewica. No i dochodzimy do problemów technicznych. Jak to możliwe? Wiecie, tak się złożyło, że dopóki byłem księdzem, to w to wierzyłem. Ale kiedy już nie byłem księdzem, byłem przy porodzie mojego synka i powiem wam, to ciężka sprawa. Narodzić dziecko i nie naruszyć dziewictwa. Bocian nie przynosił, nie. Tak kiedyś wierzyłem, ale to... Jest to niewykonalne fizycznie. Przynajmniej panie się ze mną zgodzą. Te, które rodziły. Prawda czy nieprawda? Kiedy urodzisz dziecko, już nigdy nie będziesz dziewicą. Zresztą przestałaś nią być, kiedy poczęłaś. Rozumiemy to? Natomiast to nam się każe wierzyć, że to jest po prostu prawda.
że to Bóg objawił. To, co Bóg objawił, to tylko tyle, że Maria poczęła Jezusa bez udziału mężczyzny i poczęła go jako dziewica. I tu się zgadzamy, tutaj mamy tutaj to samo zdanie. Natomiast co do reszty, po prostu jest to głupie i tyle. Nie ma to żadnego sensu. Przede wszystkim Biblia nic takiego nie sugeruje. Kolejna rzecz. Gdyby tak miało być, że Maria miała być już w takim dziewiczym małżeństwie, no to pytanie, kto chciałby być jej mężem? Będzie jakiś ochotnik? Pomyślcie, bracia. Masz się ożenić. Bóg mówi, poczekaj, mam inne plany. Możesz być tylko opiekunem dla swojej żony i dla tego dziecka. I nie wolno ci dotykać. Wiecie, apokryfy mają bardzo fajne na to rozwiązanie, ponieważ ta wiara nawet zapisana jest w jednej kolędzie, którą śpiewamy. I Józef stary, ono pielęgnuje. A więc w apokryfach się twierdzi, że Józef był już tak stary, że już nic nie mógł, tylko się opiekować Panem Jezusem. I mu nie było szkoda. Ale to wcale z Biblii nie wynika. Co Biblia mówi o późniejszym życiu Marii i Józefa? Otóż Mateusz 1,24 mówi tak, że Józef, kiedy się dowiedział, że Maria jest w ciąży, pamiętamy, chciał ją oddalić od siebie i już miał to zrobić, ale anioł mu plany pokrzyżował i mówi, słuchaj, jest to Boża sprawa i dopóki się nie narodzi, nie dotykasz Marii. I on to zrobił, czytamy. A gdy Józef się obudził ze snu, uczynił tak, jak mu kazał anioł pański i przyjął żonę swoją, nie pannę, Maryję pannę, która dziecko pielęgnuje, tylko żonę przyjął swoją. Czytamy, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Mam pytanie, co znaczy słówko dopóki? A ja taki czytałem komentarz, że aż do śmierci nie. O co chodzi? Dopóki nie powiła syna, to dopóki jakby sugerowało nam, że potem już można było, tak? Bo to była jego żona. A więc kiedy patrzymy do Biblii, to widzimy tutaj taką jasną logikę, że kiedy Jezus się narodził i dopełnili wszystkie przepisy zakonu dla kobiet w połogu, o tym mówi Ewangelii Łukasza, czyli te w przypadku syna to było 40 dni po narodzeniu, kobieta była nieczysta, potem była skona ofiara i tak dalej. I potem już normalnie żyli ze sobą jak mąż z żoną, też było tam współżycie. Są na to dowody biblijne, chociażby taki, że Jezus nigdy nie jest nazwany jednorodzonym synem Marii, a pierworodnym. Co to znaczy, że ktoś jest pierworodny? Pierwszy się urodził. Mama mnie nigdy nie nazwała jedynakiem, czy jednorodzonym, tylko pierworodnym. Mam jeszcze dwóch młodszych braci. Ale gdybym był sam, to byłbym jedynakiem, czyli jednorodzonym. Widzimy różnicę? Jezus jest jednorodzonym synem Boga, ale pierworodnym synem Marii. To znaczy Biblia dopuszcza taką myśl, że skoro porodziła swego syna pierworodnego, to potem porodziła też następnych. I oczywiście o tym mówi Nowy Testament, o tym mówią Ewangelie, bardzo jasno i wyraźnie. Otóż Józef i Maria tworzyli normalną rodzinę. Słuchajcie, jak to jest, że Bóg nazwał dzieci błogosławieństwem i tego błogosławieństwa miałby pozbawić rodzinę, jeszcze Pana Jezusa. Jest taki psalm, który mówi o tym, że to jest błogosławieństwo. Co więcej, te wszystkie fragmenty, które mamy tu wypisane, mówią nam o tym, że Józef i Maria mieli własne dzieci. Ewangelia Marka 3,31, Marka 6,1, Mateusza i tak dalej, o tym wszystkim nam wyraźnie mówią. I kiedy przyjrzymy się nawet imionom braci Pana Jezusa, to one w jakiś sposób odbijają zwyczaje Izraela. Otóż Jezus otrzymał imię takie, jakie dał mu anioł. Tak? Był wyraźny nakaz, nazwiesz go Jezus. To jest imię tego twojego pierworodnego. Natomiast pamiętacie sytuację, kiedy Elżbieta poczęła Jana Chrzciciela? Pamiętacie, jaka była reakcja wtedy tych ludzi tam na tej wiosce, kiedy się dowiedzieli, że ma być Jan na imię? Co oni tam powiedzieli? Jak ty? Co ty robisz? To nie jest tradycją naszą. No jak? Nikt w rodzinie tak nie ma na imię. Dlaczego Jan? No Jan, bo Bóg kazał.
Ale a więc widzimy, że to było normalne, że nadawano imiona w rodzinie spośród swoich krewnych. I teraz zobaczcie na imiona braci Pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza, sobie teraz otwórzmy, żebyśmy ten tekst mieli, 12 rozdział, wiersz 13 rozdział, wiersz 55 mówi tak. Otóż tutaj są zdziwieni ludzie z Nazaretu, którzy mówią tak. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria? A braciom jego, Jakub, macie to? Józef, Szymon i Juda. I tak sobie kiedyś pomyślałem, to jest moja prywatna koncepcja. Z tym się można nie zgadzać, ale ona mi się trochę klei. Dlatego, że te imiona pokazują nam rodzinę Józefa, ród Józefa. Zobaczcie. Pierwszy syn Marii Józefa otrzymał imię Jakub. Dlaczego? W Ewangelii Mateusza 1,16 czytamy, że ojcem Józefa był Jakub. Dostał imię po dziadku. Ilu z was ma imię po dziadku? Ma ktoś imię po dziadku? Albo pytacie? Bo jest po dziadku, jeden, drugi. Po ojcu. Otrzymaliśmy takie imiona. Drugi syn miał na imię Józef. Trzeci Szymon. I czwarty otrzymał imię Juda. Jezus pochodzi z rodu Judy, a więc być może na cześć tego protoplasty. Jakkolwiek, to jest nieistotne to, co teraz mówię. Natomiast faktem jest, że Biblia nazywa, czy wymienia z imienia braci Jezusa Chrystusa i też w tym wierszu wspomina o siostrach. A więc Jezus miał przynajmniej raz, dwa, trzech, czterech braci i przynajmniej dwie siostry. Chociaż myślę, że trzy, bo tutaj pisze tak, a siostry jego czyż nie są wszystkie u nas? Nie mówi się o dwóch, że wszystkie. Mogło być ich więcej. A więc Jezus był w rodzinie wielodzietnej. O tym i bardzo wyraźnie Pismo Święte. I zobaczcie, biblijne teksty, kiedy się czytaje bez uprzedzeń, bez wstępnych założeń teologicznych, wyraźnie mówią o tym, że Jezus miał normalną rodzinę. I teraz dochodzimy do takiego ciekawego miejsca. Jest 6 godzina. Dacie mi jeszcze 10 minut, tak? Argumenty biblistów katolickich, jak udowodnić, że ci bracia to nie bracia. I takich wypisałem kilka najpopularniejszych poglądów. A więc pierwszy jest taki. Chodzi o braci stryjecznych, albo ciotecznych, albo innych kuzynów. I argumentem jest to, że język hebrajski jest nieprecyzyjny. Ale powiecie to Żydom, że mają nieprecyzyjny język. Mają bardzo precyzyjny język. A więc, ale nawet, gdyby to był argument typu takiego, nie? Że nieprecyzyjny język czy coś. Wiecie, czytałem takie kiedyś opracowanie na temat takiego Żyda mesjańskiego, który oburzył się, że my tak twierdzimy, że mają nieprecyzyjny język. To znaczy, że oni nie wiedzą, co oni mówią. Mają bardzo precyzyjny język. Bardziej niż my. Ale o tym za chwilkę. Nawet gdyby to była prawda, to zapis Ewangelii Mateusza i wszystkich pozostałych mamy w języku greckim, a ten jest super precyzyjny. Otóż w języku greckim brat rodzony, czyli mój rodzony brat, oddaje się słówkiem adelfos. Kuzyn anepis. A krewny to jest sugeneus. Trzy różne słówka, aby określić zależności rodzinne. Pamiętacie polskie słówko, które brzmi na przykład miłość? I my mamy w języku polskim miłość na wszystko. Miłość żony, samochodu, pieniędzy, życia, przyjaciół. Jedno słówko. Grecy mają przynajmniej cztery. Albo nawet i pięć. My przynajmniej cztery mają słówka mówiące o miłości. Co jest nieprecyzyjne? A więc zobaczmy. I w tych wszystkich miejscach, które tam były wcześniej wypisane, za każdym razem jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności bibliści używają słówka adelfos, czyli brat rodzony. Jak wam się wydaje, Mateusz, który był uczniem Pana Jezusa, to on wiedział, czy to są rodzeni bracia, czy nie wiedział? Chyba wiedział, skoro tak napisał. A więc wszystkie słówka mają słowo adelfos, czyli brat rodzony. Kolejny argument mówi tak. Były to dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. Ciekawe, czy Józef o tym wiedział, że był już żonaty i że miał dzieci.
Więc widzimy, jaka jest manipulacja faktami. Kolejny argument. Tylko Jezus nazwany był synem Józefa i Marii, chociaż nie był synem Józefa. To jest oczywista sprawa. Ale kiedy był w Nazarecie, to wszyscy powiedzieli tak. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż jego matce nie zna imię Maria? Dla nich to było oczywiste. Nazaret to nie były Żory ani Warszawa. To była taka mała dziura, gdzie się wszyscy dobrze znają. Chociaż u was też się chyba wszyscy dobrze znają w Żorach, co? Ile tu jest tysięcy ludzi w Żorach? 60. No to już się prawie nie znają. Ale w takiej mieścinie jak ma 5 tysięcy, 10 tysięcy, wszyscy wszystko wiedzą. Kolejny argument biblistów katolickich jest taki. Bracia Jezusa nie mogli być starszymi od Niego. Rewelacja. No jak mogli być starszymi od Niego, skoro On był pierworodny? No, mniejsza o to. Ani też młodszymi. A dlaczego? Bo to by przeszkodziło w pielgrzymce do Jerozolimy na święto Paschy. Aha. I nagle okazuje się, że jest taka rodzina gdzieś wyizolowana, Józef, Maria i Pan Jezus, taka trójeczka, która żyje w oderwaniu od wszystkiego. Przecież oni mieli swoją rodzinę. Jak ja na przykład gdzieś z żoną chcę pojechać i mi dzieci małe przeszkadzają, to jej założę do babci. I babcia je pilnuje. To jest tak też u was? Pytanie, dlaczego mieliby przeszkodzić to w pielgrzymce do Jerozolimy? No nie ma rodziny innej, żeby się tymi młodszymi mogli zająć? No chyba jest. Musimy też patrzeć na Biblię w taki bardzo realny sposób. Kolejny taki jakby argument to taki. Wymienieni bracia i siostry Jezusa to dzieci pewnej Marii. Nie Marii, matki Jezusa, tylko innej. Córki Anny, czyli przyrodni kuzyni Jezusa. I ciekawe, że tutaj Biblia mówi o tym, że chodzą z matką, a nie z ciotką. Tylko z matką. Jakbyś nie przyłożył, i tak to nie pasuje. Kolejny argument. Jezus umierając na krzyżu powierzył swoją matkę Janowi, a nie swoim braciom. Ile osób wiedziało, że Jezus będzie umierał na krzyżu? On mówił kilka razy swoim uczniom o tym i oni co? Oni to w ogóle nie wierzyli. Oni byli do końca zaskoczeni. Pytanie, ile czasu miał Pan Jezus, żeby to przekazać swoim braciom? Był przybity do krzyża. Kto był pod krzyżem? Wszyscy patrzyli z daleka, bo się bali. Tam był tylko Jan apostoł i 3 kobiety. A więc Jezus powierzył jemu, Janowi, opiekę nad swoją matką. To był jego obowiązek. A jeżeli nawet, jest takie pytanie, które z tych tłumaczeń jest prawdziwe? Bo wszystkie naraz nie mogą być prawdziwe. Prawdziwe jest takie, Jezus miał braci i siostry. Wszystko. Czym mu to szkodziło? Czym to szkodziło Panu Bogu? Nie wiem. Kilka takich wniosków. Przede wszystkim idea dziewiczego małżeństwa, czy byłego małżeństwa jest obca Biblii i tradycji żydowskiej. To jest obce temu narodowi. Posiadanie dzieci było wyrazem Bożej przychylności i błogosławieństwa. Te dwa miejsca o tym mówią chociażby. Co więcej, Bóg nigdy nie nakazał żyć Józefowi i Marii do końca ich dni w małżeńskim celibacie. Kolejna rzecz. To, że Maria miała dzieci z Józefem, wcale nie pomniejsza charakteru poczęcia Pana Jezusa i Jego misji. W niczym. Nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego to powstało? Dlatego, żeby właśnie wynieść Marię na ołtarze, do kultu. I słuchajcie, to zupełnie inaczej brzmi, czy widać, kiedy jest to taka szczególna niewiasta, a nie zwykła kobieta, która ma 9 dzieci, czy tam ileś. To nie pasuje do właśnie do takiego wizji wielkiej Teotokos, Matki Boga.